Bo ja mam na imię Ardian, nazwisko Nowak. Drugie imię Piotr. Mam 35 lat. Urodziny 7 lutego 1987. Mieszkam w Zalnie. Zalno jest ulica Polna. Dumą dom 5. Dwa kody pocztowe. Kod pocztowy Walno, kod pocztowy Kęsowo. 89507 i 89506. Numer domu 5. To jest tak. Gmina Kęsowo. Powiat Tuchola. Województwo kujawsko-pomorskie. Do Konic mam lutę od Zalna, bo jest stare Zalno i nowe Zalno. Do Konic mam 17 km. Do Tucholi mam 9 km. To są poły tucholskie. Tylko są okolice właśnie moje, Tuchola, Chonice, nie? Do Kresowa 9 km. Blisko właśnie się znajduję, Bladowo. Jestem single, wolny kawaler. Szukam dziewczyny na stałe do związku. Od lat 18 do lat 40. Jestem jedynak, samotny. Brata, siostry nie mam. Taty nie mam. Mam tylko mamę i wujka. Prawka nie mam. Moje hobby to wędkarstwo. Zbieranie grzybów. Jestem nieśmiały, mało rozmowny. No co, kiełbasa, dwie bułki, nie? Czy dwa bułki? Dwa bułki, kiełbasa, Mirinda Mix, napój do sportowców, dwa jabłka. Dwa bułki, kiełbasa, Mirinda Mix, napój do sportowców, dwa jabłka. Tak jak mówiłem, jestem nieśmiały, mało rozmowny. Mój wzrost 1,71 m. Waga 78. Mój ulubiony program to Chłopaki do wzięcia. Rolnik Rukawony. Mam talent. Widzenie. Mój nick pseudonim to Rodach, Brudka, Jezus, Hussein, Hucknois, Osama Bin Laden, Hitler, Jelcyn, Hannah Montana, Paris Hilton, Stalin, Chuck Norris, YouTuber, TikTok i Cold Day Walker. Ładnie, ładnie. Bardzo ciekawie. Elegancko high. Prawa jazdy nie mam. Powiem tak. Kiedyś chodziłem do szkoły, nie? To jest zawodowo specjalna. Szkoły ukrócone, tylko egzaminu nie zdałem. Teraz tak. Egzaminu nie zdałem, powiem dlaczego. Kucharz małej gastronomii. Kucharz małej gastronomii. Miałem praktyki. Zamiast na patelnię miałem włożyć kostkę margaryny. I właśnie przez to oblałem. Kostkę margaryny na patelnię. To garnek. Garnek, pamiętam, czyli zimną wodą, czyli ciepłą wodą. Natomiast to padlenie kostkę margaryny, to do garnka z wodą, nie wiem, czy to była zimna woda, czy ciepła. Do garnka z wodą zrzuciłem kostkę margaryny. No jak można do wody zrzucić kostkę margaryny? Nie wiem, na patelni wrzucić, a tu do garnka z wodą zrzuciłem. Przez to oblałem. Dobra. Miałem tu z praktyki rolnik-ogrodnik. Rolnik-ogrodnik. Rzeźnik wędliniarz to właśnie w Łosiu miałem praktyki, nie? Chodziłem też na kurs prawo jazdy. LK, tak? Dobrze mówię? Chodziłem też w Tucholi. No to jest, zrezygnowałem, bo było ciężko. Co jeszcze? Chodziłem też w Konicach na ulicy Angowickiej 6 miesięcy.
Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Do grudnia, przepraszam, do grudnia chodziłem. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Liceum Technikum to jest na ulicy Adgórskiej, po lewej stronie zaraz tutaj. Tam też właśnie dużo znajomych spotkałem. Jeździłem kiedyś po klubach nocnych. Na przykład byłem na godzinę 180 zł. Byłem w klubie La Bamba w Policach, klubie Świeciu, Ewa i takich prywatnie, takich w blokach, nie? To się wchodzi i tam dziewczyny mieszkają, nie? No. Co jest? Na imprezy kiedyś jeździłem do Sypulna Krajeńskiego, do terminala. Tak. Do szkoły chodziłem w Tucholi. W Kralnie, w Kiesowie, w Tucholi, w Chojnicach. W Tucholi właśnie na ulicy Piastowskiej po prawej stronie. Ulica wkoła zawodowo-specjalna. Specjalna zawodówka. Obecnie to jestem na rencie. Rentę mam 2200 zł. No, tylko zarobiłem sobie problemów. Tam powiedzmy żółte papiery. Żółte papiery. I ten. Do szkoły chodziłem do życiówki, czyli ESOW. Bo żółte papiery mam i powtórzę jeszcze raz. Do ESOW chodziłem do życiówki. No. Też siedziałem 3 razy w więzieniu. 10 razy w szpitalu, w Świeciu. No. Kiedyś takie głupie rzeczy robiłem, nie? Kiedyś już tego nie robię, ale. Ale to zostało. To powiem tak, już takich rzeczy nie robię. Na komendzie mam założoną niebieską kartę. Niebieska karta, wiecie co zupełnie znaczy, nie? Niebieska karta założona. Co jeszcze? Mam kuratora, opiekuna. Kurator, opiekun sądowy. Częściowo jest, nie umiem tego słowa wymówić, częściowo ubezwłasnowolniony. Jestem opiekun sądowy, to znaczy częściowo ubezwłasnowolniony. Częściowo, nie całkowicie, tylko częściowo. Ma dostęp do moich pieniędzy, nie? Ten kurator, opiekun. Mam właśnie tego klika dużego na sprzedaż. Barana za 20 zł. Mam dużo zwierząt. Jest taka tablica na gospodarstwie tutaj. Budynek nagrodzony w wojewódzkim konkursie Złota Wieja 1979 rok. Najlepsze gospodarstwo kiedyś mieliśmy. Teraz mamy, bo mamy 38 hektarów, tak? Ziemi. 38 hektarów ziemi to rocznie to jest, w grudniu rocznie to jest 29 tysięcy. Tylko że mój wujek dostaje za tę ziemię pieniądze, a sąsiad to wszystko obrabia. To jest ryzawa. Nie sprzedane, tylko ryzawa jest. Tak, mamy tak. Jednego królika domowego. Jednego królika na sprzedaż. Dwa pieski. Trzy świnki morskie. 12 kotów. Jest małe koty. Gołębie. Gołębie, wszystkie gatunki. Pługi, kanarki, żeberki. Żeberki to takie małe ptaszki są. Właśnie, kury małe, koguciki małe, kury małe, koguciki małe. Kiedyś miałem bawanty. Kiedyś. Dom biały, piętrowy. Ładnie, ładnie, bardzo ciekawie, elegancko, haj. No co, zapalimy pijem, nie? No co, zapalimy pijem dwa, nie? No. Co tu jeszcze powiedzieć? Mój szczególny znak. Kiedyś też miałem takie sytuacje dziwne. Akurat tatuaży nie mam. Kulcyków nie mam, ale mam taki palec od znaka. Nie wiem, czy będzie widać. Ten palec tutaj krzywy jest. Nie no, była taka sytuacja, że kiedyś tam, jak chodziłem do szkoły, to palec zdziwił, że zakrzyżowałem sobie, nie? No.
Byłem zakochany takiej fajnej dziewczynie, takie samo nazwisko, Fuinica Kmieszko. To muszę powiedzieć, pewnie ona będzie to oglądać, nie wiem czy internet akurat ma, ale jej koleżanki. Fuinica Kmieszko. Moja miłość. Byłem mocno zakochany. Daria Nowak z Chojnic. Mam to zdjęcie, mam tutaj ze szkoły. Także ja mam 35 lat. W Tucholi się urodziłem, 7 lutego 1987. Znak zodiaku to albo są ryby, albo wodnik. Mój wujek ma 81 lat, urodziny 12 lutego. Moja mama ma 70 lat, chyba, gdyby pamiętam, 70 lat, urodziny 9 marca, bo 8 marca jest Dzień Kobiet. Ona ma 8 marca Dzień Kobiet, a urodziny 9 marca to jest 70 lat. Musi 10 minut, 11. No, także ostatnio kupiłem 79 napoi. Były te karty, zakupy. No, 2 dni temu wydałem 1000 zł. Teraz bym chciał, oby jak najwięcej tutaj tych samochodów do mnie przyjeżdżało do końca sierpnia, bo wakacje, nie? Chodzi mi o to właśnie, żeby jak najwięcej samochodów przyjeżdżało, bo chcę właśnie filmiki nagrywać tutaj na YouTube'a. Chodzi mi, żeby ten niby bagażnik jest otwarty, tablic nie ma widać, muzyka leci w samochodzie i to na YouTube'a wstawiam. Oby jak najwięcej takich samochodów przyjeżdżało tutaj do końca wakacji, do końca sierpnia, nie? Już mam 25 filmików nagrane z tego. No. Jaki szukam, mówiłem już w pierwszym odcinku tutaj, jakiej dziewczyny szukam? Od 18 do 40 lat. Szczupła, ładna. Tyle. Wujek ma dwa samochody na sprzedaż tutaj. Na sprzedaż na razie nie. Ale później będą sprzedane. To jest taki mały Mercedes srebrny. Może też na YouTube jest. Podobny do Fiata Pandy. A-klasa chyba to jest. Diesel. I drugi samochód. Ten Mercedes kiedyś kosztował podobno 25 tysięcy, nie więcej. I te... drugi samochód. Kion Diesel. Napęd na 4 koła. I on kosztował 14 tysięcy. Tylko było tam od kogoś mojego kolegi kupowany. Lubię właśnie jeździć na imprezy, koncerty, dyskoteki, nie, biesiady równe. A bym chciał kiedyś wystąpić w takich programach jak Rolnik Szuka Żony, jak Więzienie, Mam Talent, Chłopaki z Więzienia. Ja bym tak powiem wam, że z tą brodą, z tym brzydko wygląda, muszę się ogolić teraz, nie? Bo to mi nie pasuje. Lubię sobie ładne ciuchy kupować. Kiedyś chodziłem na siłownię, po 20 pompek robiłem. No, to było tyle, nie? Zaraz będzie koniec. 15 minut. Chciałem tak powiedzieć, kocham moich fanów, kocham moje fanki. Dziękuję wam wszystko, że przyjeżdżacie do mnie w ogóle. Chciałem was pozdrowić, kochani. Pozdrawiam moich fanów i fanki, pozdrawiam gorąco. Buźka, całuski. Po tym wyjściu z więzienia trochę się zmieniłem. Na pewno się nie zachowuję tak jak kiedyś. Powiem tak, nie wiem czy ktoś będzie wiedział, jak siedziałem w więzieniu, to się chodziło na kąt, albo teraz tutaj w domu, to się mówi tak. Idę na wesoło. Idę na wesoło. Z gazety albo bez. Wiadomo o co chodzi. Ja akurat jestem uzależniony od internetu, od YouTube'a. I od tego dydy właśnie. Idę na wesoło, nie? Dobrze. No. Mój ulubiony napój to Fanta, Pepsi, Mirinda, Coca-Cola. Moja ulubiona muzyka to Disco Polo. Sadomen idziemy z Blondie albo Hey Hey DJ.
Wszystko.